Historia liceum ogólnokształcącego w Olecku sięga pierwszych lat powojennych. W 1946 roku powstała szkoła średnia pod nazwą Państwowe Koedukacyjne Gimnazjum Ogólnokształcące. Dyrektorem placówki była Maria Brzeska. Początkowo szkoła mieściła się w budynku dzisiejszego gimnazjum nr 2 imienia Mikołaja Kopernika. W okresie przedwojennym miała tu swoją siedzibę szkoła ludowa. Olecko po II wojnie światowej było w znacznej części zniszczone. Budynek szkoły nadawał się do użytku dopiero po odbudowie jednej ściany i dachu. Braki sprzętowe były na porządku dziennym. Wyposażenie zwożono na bieżąco z terenu powiatu. Dużo było takiej kreatywności. No były wymieniane ławki, bo ciągle trzeba było te ławki wymieniać, krzesła. Te krzesła były niedostosowane do szkół. One się rozjeżdżały. To nie dlatego, że uczeń łamał je tam specjalnie, tylko po prostu. One zaczęły się najpierw huśtać, a potem się w ogóle łamały. To trzeba było dokupywać tego sprzętu. Jeżeli chodzi o takie rzeczy, tablice najpierw były takie ze sklejki. One jakiś czas to były dobre, a potem nic nie było widać, jak się na nich pisało, kompletnie. One były białe i białą kredą się pisało tam na nich. To było niby wymieniane, ale to wyposażenie naprawdę było bardzo ubogie. Na podstawie egzaminów do klasy pierwszej przyjęto na początku 17 uczniów, do drugiej 14, a do trzeciej zaledwie 3. Liczba uczniów z każdym rokiem sukcesywnie rosła, natomiast w pierwszej fazie istnienia szkoły nie przekraczała setki. W 1947 roku na krótko przeniesiono szkołę do budynku po przeciwnej stronie. Siedzibę znalazł tu również internat. Tego roku powstał w szkole 40-osobowy chór kierowany przez Stanisława Hańkę oraz zespół dramatyczny pod kierunkiem Marii Brzeskiej. Utworzono również dwie drużyny harcerskie, którymi zaopiekowały się Anna Paprocka i Bonaventura Schredel. Jeszcze pan Żurowski, świętej pamięci, to on prowadził to harcerstwo. To harcerstwo miało jeszcze ten stary, jak gdyby program, czyli być dobrym dla ludzi, pomagać starszym. Jednym słowem, harcerz to miał być ten, można było na nim polegać, jak na Zawiszy. I to się wszystkim, gry harcerskie, najróżniejsze, to się wszystkim bardzo podobało. Przygotowano skecze, wykonywano jakieś prace społeczne. I to właśnie to trudno oddzielić to od całości działania młodzieży, takiej działalności kulturalno-społecznej. Państwowa Szkoła Ogólnokształcąca stopnia podstawowego i licealnego. Taką nazwę po reorganizacji przyjęła placówka. Kolejnymi dyrektorami byli Piotr Sobański i Konstanty Marecki. Przybyło kilku nauczycieli, w tym legendarny nauczyciel wychowania fizycznego Władysław Żurowski. To był człowiek bardzo oddany dla sportu. On organizował lodowiska przecież, to były, bo było kilka lodowisk w Olecku, ale to były źle robione i nie tak uczęszczane, a jego lodowisko było naprawdę bardzo dobre. Z tych starych ławek szkolnych robiliśmy bandy, aby móc wylać lodowisko. Czyli najpierw trzeba było trochę tej wody wylać, żeby było to podłoże takie zmarznięte, a potem pan Żurowski nocami wylewał, a w dzień pracował jako nauczyciel, prowadził zajęcia i uczył WF-u. A więc to wszystko on to robił i w dzień, i w nocy. Właściwie to nie wiem, kiedy odpoczywał. Ja podziwiałem jego żonę, że w ogóle jakoś go znosiła w tym wszystkim. Potem pan Żurowski zaczął ze śniegu budować różne figury. Pamiętam takiego dużego bałwana, wszyscy razem żeśmy robili, między innymi i ja. Pamiętam, jak ja podawałem kulę ze śniegu, pan Żurowski stał na drabinie i tam te kule umieszczał. No i tak się odwrócił w dół do mnie. Ja czekałem na kolejną tą kulę śniegu i pyta mnie, jak mi się to podoba.
A ponieważ robił takiego ogromnego bałwana, ja mówię, Pan Bóg stworzył człowieka na wzór, a podobieństwo swoje. A więc zeskoczył z tej drabiny i kopał mnie aż do samej szkoły. W latach 50. powstała duża sala gimnastyczna, kilka nowych izb lekcyjnych oraz aula. Pierwszym dyrektorem, który zarządzał szkołą przez dłuższy okres, bo aż 13 lat, był Aleksander Niesterczuk. Obok Szkolnego Klubu Sportowego Władysława Żurowskiego, który organizował obozy kajakowe i kolarskie, istniało również Szkolne Koło PTTK, prowadzone przez Karola Leonarczyka i Jana Gastołga. Młodzież z liceum ogólnokształcącego trzykrotnie zdobywała pierwsze miejsce w ogólnopolskich spływach kajakowych szlakiem rozpudy. Pan Gastołek, on był takim głównym prowadzącym i organizującym. No a potem pomagał mu, jeździł też na spływy nowe i wedla. Ja zacząłem od spływu, bo najpierw nabierałem doświadczenia. Pan Gastołek i pan Leonarczyk mnie tam przygarnęli. Najpierw uczyłem się od nich i organizacji, i przebywania w plenerze. Wszystkiego trzeba było się nauczyć. Te spływy były bardzo ciekawe, bo za każdym razem była inna rzeka, inny charakter tej rzeki. Ciągle mi wpajano, że rzekę trzeba umieć czytać. Dla mnie takie zdanie to było na początek taką zagadką, a potem szybko się nauczyłem, co to znaczy czytać rzekę. A ci, którzy nie umieli tego wszystkiego, to się uczyli. Raz się wywrócił, drugi raz się wykąpał. Rady były udzielane uczniom raczej skąpo, raczej metodą prób i błędów. Był taki luz, ale taki w ramach przyzwoitości. Także było wesoło im i przyjemnie. W wyniku kolejnej reorganizacji w 1960 roku powstała samodzielna placówka oświatowa o nazwie Liceum Ogólnokształcące w Olecku. Siedzibę szkoły przeniesiono do gmachu na ulicy Kolejowej, wtedy ulicy Lenina. Chyba by nie było pieniędzy na to, żeby wynajmować jakieś samochody. Zresztą jej tak dużo nie było. Tak ciężka była sprawa. Natomiast rodzice z saniami owszem byli. A więc trzeba było gabinet za gabinetem, ławki, sprzęt, pomoce dydaktyczne. To wszystko trzeba było przewieźć. Trzeba było boisko uporządkować. Bo to boisko to było takie gruzowisko, ziemia taka nierówna, tam jak deszcz popadał, to były kałuże takie wielkie. Trzeba było to splantować. To była nasza robota, ale żeśmy to wykonywali z radością. Te prace społeczne, wbrew temu, co można pomyśleć, to była dla nas wielka zabawa. Na przełomie lat 60. i 70. funkcję dyrektora przez 9 lat pełnił Jan Gastołek. Ale najdłużej na tym stanowisku wytrwał nauczyciel języka francuskiego Waldemar Wasilewski, który począwszy od 1976 roku był dyrektorem aż przez 21 lat. W 1962 roku liceum otrzymało sztandar ufundowany przez społeczeństwo Olecka.
W latach 70. absolwenci liceum ogólnokształcącego Marek Koryciński i Maria Krukowska skomponowali i napisali słowa pieśni, która przez wiele lat towarzyszyła wszystkim ważnym uroczystościom szkolnym. Młodzież licealna w Olecku, tak jak i w całym kraju, była wyjątkowo zapracowana w okresie Polski Ludowej. Oprócz zajęć dydaktycznych, obowiązkowy był udział w tak zwanym czynie społecznym oraz wykopkach. Uczniowie nie zawsze byli chętni do pracy, a mimo to z perspektywy czasu możemy stwierdzić, że frekwencja była wyjątkowo wysoka. Podstawowa sprawa, wyznaczony rejon i wyznaczone zadanie, co zrobić, to młodzież zawsze zrobiła. I to starali się zrobić jak najszybciej i dobrze, bo potem już było wolne. Na początku roku szkolnego, we wrześniu, tylko się rok szkolny rozpoczynał, to trzeba było, klasy jeździły na wykopki. Młodzież nie była zachwycona aż tak bardzo. No, z jednej strony cieszyła się, że nie ma lekcji, ale z drugiej strony no to trzeba było tam trochę popracować. Bez względu na pogodę się jeździło tam na wykopki. No i była taka cicha rywalizacja, która klasa więcej nazbierała tych ziemniaków. Fajna impreza. Śmiechy, żarty. Bardzo był krytyczny trzeci dzień pracy, bo to krzyże bolały. No, plecy bolały. I to był krytyczny dzień, a potem już czwarty i piąty, jeżeli był cały tydzień, szło wszystko dobrze. Szczególnie pan Gastołyk to lubił ognisko sobie zorganizować z klasą, później już pod koniec tego dnia, ale to wyglądało tak, że dwóch uczniów wyznaczał, oni rozpalali ognisko, piekli ziemniaki, a reszta, jak już skończyła zbierać te ziemniaki, dołączała, no i takie chwile takiego relaksu. PGR-y dostarczały kanapki, często kawa z mlekiem, napoje, no i w niektórych przypadkach młodzież, na ogół zawsze młodzież brała w siatki ziemniaki i wieźli do domu na placki. No. Przyjechali Francuzi i my mówimy, że to się robi w ramach pracy społecznej. Oni nie mogli tego zrozumieć. W ogóle nie mogli zrozumieć. Co to jest ta praca społeczna? Tłumaczymy, że to jest praca za darmo. Jak to za darmo? Oni tego w ogóle nie mogli. U nich już tego nie było. Najważniejszym zadaniem liceum było przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego. Pracowicie spędzone w ławkach szkolnych lata procentowały wysokimi wynikami z matury oraz z wyniesioną wiedzą, która była potrzebna przy egzaminach na studia. Przewodniczącym komisji był pan Gastołek i uczennica, która zdawała z przysposobienia obronnego, dostała temat: opisz maskę przeciwgazową i zademonstruj. Z opisem było jako tako, owszem, potrafiła wymienić te główne części. Pan przewodniczący powiedział, jest druga część tego pytania, zademonstruj. No więc zgrabnie nałożyła na siebie tą maskę przeciwgazową. No i po pewnym czasie, po kilku sekundach, zaczęła się dusić. No ja chciałem biec na pomoc, ale pan przewodniczący, pan Gastołek, przytrzymał mnie i czekaj.
czekał na to, że ta dziewczyna zrozumie, jaki błąd popełniła. A więc robiła się coraz bardziej czerwona. Nadszedł taki krytyczny moment, że już naprawdę trzeba było. No w końcu pozwolono jej to zdjąć, zdjęła i wtedy dostała trzecie pytanie, którego nie było na piśmie. Jaki błąd zrobiłaś? I nie potrafiła tego powiedzieć. A błąd popełniła taki, że zapomniała wyjąć korek z pochłaniacza. Uczniowie liceum czas spędzali nie tylko na nauce i pracy. W ramach swego rodzaju odciążenia od obowiązków szkolnych kilka razy w roku organizowano wieczorki taneczne. Były dyskoteki karnawałowe. Pamiętam nawet któregoś roku, to byłam 7 razy opiekunem na dyskotece. W ciągu jednego roku w czasie karnawału. Stroje jeszcze były w miarę przyzwoite, skromne, bez dekoltów. Na zabawy się szło, a przeważnie mało kto umiał tańczyć. W ogóle. Wtedy wchodził zachód powolutku, czyli rock and roll. Twista jeszcze nie było. No i tak, ci, którzy umieli, a należeli na przykład do koła tanecznego, to robili popisy. Nam tylko szczęka opadała i próbowaliśmy coś tam naśladować, nieudolnie zresztą. Co tam wieczorki? Nie oszukujmy się. I dzisiaj, i dawniej uczniowie czekali przede wszystkim na najważniejsze wydarzenie z czasu szkoły średniej. Wystawne stroje, fantazyjne fryzury, huczna zabawa. Jak wyglądały studniówki liceum na przestrzeni dziesięcioleci? To było nie lada przedsięwzięcie. Przeważnie robiło się grotę z sali gimnastycznej, czyli 1000 arkuszy papieru pomalowanego na czarno, później zgniecionego i arkusz przy arkuszu doczepionego. W tej grocie były srebrne dekoracje, na przykład jakiś tam pająk w rogu, prawda, czy tam coś innego. Jedna z moich klas wymyśliła, że studniówkę będzie prowadził Marek Niedźwiecki, który prowadzi listę przebojów. Była to zima taka dosyć ostra, było dużo śniegu, spóźnił się, ponieważ dzień wcześniej prowadził studniówkę w technikum weterynaryjnym w Łomży. No i było bardzo dużo ludzi. Musieliśmy stoły dostawiać jeszcze. No i po raz ostatni zespół Czarne Jakoby. Studniówka, 92 rok. Piękna zimowa pogoda, bardzo mroźno, dworek mazurski. Nie tak dawnych czasach, nie było w modzie może granie na żywo, tylko bardziej nastawiano się na muzykę z taśm, z płyt, czyli DJ-e. A myśmy wystartowali z projektem i to chyba się spodobało wszystkim na początku. Powstał projekt, który nazwaliśmy wcześniej Czarne Jagody, no i wyszło. Przez kilkanaście lat miasto Olecko oraz same liceum ogólnokształcące utrzymywało kontakty z francuskim miastem Marly.
Uczniowie doskonalili zdolności językowe oraz poznawali kulturę kraju Moliera podczas wakacyjnych wymian młodzieży. Myślę, że za sprawą naszej absolwentki Krystyny Jasienowicz, która wyszła za mąż za syna mera ówczesnego miasta Marwiej. Najpóźniej rozpoczęły się te kontakty, kiedy ona tu przyjeżdżała na wakacje i tak dalej, nawiązano te kontakty. I grupy młodzieży wyjeżdżały do Francji. Francuzi przyjeżdżali do nas. Początek ze strony francuskiej to był przede wszystkim pan Henri Bala z pochodzenia polskiego i jego żona zresztą też świetnie mówili po polsku. Mieli u siebie prężnie działające Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej. Tam w samym Marly, a oczywiście w regionie Nord, jest dużo i Polaków, i Francuzów pochodzenia polskiego, więc tam to, szczególnie w tym miasteczku, to działało bardzo prężnie to towarzystwo. Żaden stan wojenny nie przeszkodził, żadnego nic, nasze grupy jeździły i Francuzi przyjeżdżali. Ja byłem z grupą w stanie wojennym, gdzie byliśmy jedyną grupą polską we Francji. W Marli była tradycja, że jeden wieczór na typowy posiłek francuski, na smakołyk jakiś francuski, przygotowywała restauracja i podejmowała grupę. Jeden wieczór, szefowa to była Madame Charlotte. I no były historie ze ślimakami. Jeden z wychowawców tłumaczył to tak, że nie ma co się bać, obawiać, bo jeżeli ślimaka się połknie łebkiem do dołu i trochę wina, to on to nie będzie wychodził z powrotem. W 1975 roku, w 30-rocznicę powrotu ziemi oleckiej do macierzy, podpisany został akt erekcyjny budowy nowej siedziby Liceum Ogólnokształcącego w Olecku. Uroczyste otwarcie i przekazanie nowego budynku do użytku nastąpiło 3 września 1979 roku. Często już w robotach wykończeniowych, czasami młodzież uczestniczyła, rodzice uczestniczyli. Z tamtego osiedla na Kościuszki było kilku rodziców, którzy organizowali tam całe grupy, żeby pomóc, bo już chodziło, żeby to zrobić. Dla nich to było też ważne, bo tam dzieci nie dorastały na tamtym osiedlu. Klasy przychodziły i tam w ramach tych naszych możliwości, to żeśmy pomagali. Choćby nawet robić rów na ogrodzenie dookoła tej szkoły, to nie wymagało tam fachowości, ale ten rów trzeba było wykopać. Tam na dole, gdzie teraz pan Czesiek urzęduje, to były hałdy gruzu i ziemi, to trzeba było wszystko ręcznie wynieść na zewnątrz, potem ten plac uporządkować, te luksfery to była moja, wyczyścić te luksfery to była moja robota z moją klasą. Przed tym było mnóstwo pracy nauczycieli zwłaszcza. Wszystko przecież musiało lśnić, prawda? Musiało być w miarę, powiedzmy, przynajmniej urządzenia powinny być. No, hole trochę i udekorowane i sale. Więc do ostatniego dnia po południu jeszcze pracowaliśmy. Pierwsze dni to były takie, że nasza młodzież zginęła. W tamtej szkole było wszystko twarzą w twarz. Zawsze każda przerwa, każde wszystko pełno młodzieży. Tam taki potężny obiekt, tam już się zrobiło pusto. Thank you.
W okresie PRL celebrowane w szkole były rocznice, których oczywiście w Polsce już nikt nie obchodzi, takie jak na przykład rocznica wybuchu rewolucji październikowej. Były to najczęściej krótkie formy muzyczne i poetyckie, przeplatane warstwą informacyjną. Rocznica rewolucji październikowej to była obowiązkowa. Wtedy przygotowano się do tego, były uroczyste apele, były pompatyczne, bardzo. No i to chyba jedno, drugie to 1 maja, Święto Pracy. To takie dwie, a dla nas to najważniejsze było Boże Narodzenie i Wielkanoc. Szturmówki, hasła propagandowe, biało-czerwone chorągiewki. Wszyscy Polacy powyżej 30 roku życia doskonale to pamiętają. Liceum, tak jak każdy inny zakład pracy w okresie PRL, zobligowane było do uczestnictwa w uroczystych pochodach pierwszomajowych. Pochody pierwszomajowe były obowiązkowe. Każdy zakład pracy, no i szkoły w szczególności, musiały, i każda klasa nawet, musiały się do tego przygotowywać. Czasem to były tak duże te transparenty, że pod wiatr. To naprawdę trzeba było siły, żeby to nieść. No i tam były na tych transparentach takie hasła, gdzie szkoła dostawała cały spis tych haseł, z których mogła sobie jakieś wybrać. Pan Suliński, świętej pamięci, miał prace ręczne, potem zajęcia techniczne, to się tak nazywało. No i on to naprawdę z uczniami bardzo dużo czasu poświęcał, bo każdą literkę trzeba było wyciąć, przypiąć, żeby się to nie odkleiło, no i samo przygotować. No wszystko trzeba było przygotować. Już sam pochód był radosny. To znaczy każdy starał się na nim fajnie wyglądać, ubierano się odświętnie. No i każdy chciał tak iść, żeby inni go widzieli. 1920. Bitwa warszawska. Kamienie na szaniec w ciemności. To seanse, które w ostatnich latach obejrzały zorganizowane grupy z liceum. Jakie filmy oglądano w dawnych latach? Oczywiście również ekranizacje lektur, ale i także filmy radzieckie. Kino znajdowało się tutaj, gdzie dzisiaj zlokalizowana jest popularna restauracja. No, były jeszcze słynne dni kina radzieckiego i w listopadzie był repertuar zawsze podany i na jakieś tam filmy musieliśmy chodzić. Chociaż niechętnie, ale chodziliśmy. Film radziecki był sensem. Były sympatyczne, wesołe, jeżeli chodzi o komedię oczywiście. Chętnie się chodziło i oglądało te filmy. Bo i wojenne filmy to miał coś w sobie właśnie takiego i prawdziwego, ciekawego i nawet sentymentalnego. W czasach, gdy zajęcia z muzyki były zajęciami obowiązkowymi w szkole średniej, organizowane były dla młodzieży występy Filharmonii Narodowej. Najczęściej tematyczne koncerty były miłą odskocznią w dobie braku internetu oraz niskiej dostępności do kultury w małym mieście. To było w środę przeważnie, na 8:00, raz w miesiącu, w pierwszą środę miesiąca. I te koncerty, z tymi koncertami jeżdżono po różnych szkołach, prawda? No te koncerty myślę, że... Nie znam się na muzyce aż tak bardzo, ale były niezłe. Dzisiaj największym wyróżnieniem dla ucznia jest oczywiście świadectwo z czerwonym paskiem. Kilkadziesiąt lat temu, w okresie, kiedy obowiązkiem uczniów szkoły średniej było noszenie mundurków, była to doszywana odznaka – złota tarcza. Wszyscy obowiązkowo musieli nosić tarczę. Wszyscy. I do szkoły się chodziło w czapkach i tarczach. Czyli tarcze musiały być... I to nie na żadną agrafkę, bo to sprawdzano, tylko były przyszywane tarcze. Z początku były one skromne, potem plastikowe, potem znowu zamienione na takie bardziej ozdobne. Ale uczniowie, którzy się bardzo wyróżniali, byli tymi pierwszymi, wybitnymi, to dostawali tak zwane złote tarcze. To była nagroda i wszystkie tarcze były czerwone licealistów.
a ta była złota. Obywatelki i obywatele, wielki jest ciężar odpowiedzialności, jaka spada na mnie w tym dramatycznym momencie polskiej historii. 13 grudnia 1981 roku. Ta data rozbrzmiewa tragiczną nutą w sercach wielu Polaków. Jak wyglądała nauka i praca w liceum ogólnokształcącym w tym trudnym okresie? Szkoła funkcjonowała tak, jak funkcjonowała, ale nie można było wyruszać. Przecież już obozów wędrownych nie było, na wycieczki nie można było, bo to wszystko było, trzeba było uzgadniać. Czyli w ogóle wszystko, co się działo w szkole, powinno być uzgadniane. Pamiętam pana oficera, bo pan oficer był uprzejmy być ze mną cały czas, u mnie w gabinecie. To nie był zbyt uciążliwy człowiek. Młody powiedziałbym jeszcze, ja wiem, może nawet 40 lat nie miał. No ładny człowiek. Przychodził, no niestety, miał broń. Pamiętam tylko, że strajkowaliśmy jeden dzień. I nie prowadziliśmy lekcji, siedzieliśmy w pokoju nauczycielskim. Ja wzięłam ze sobą druty, robiłam na drutach cały dzień. No i siedzieliśmy sobie w pokoju nauczycielskim. A i takie stosunki z władzami, to były dosyć poprawne. Ja uczyłam naszych władców partyjnych, chodzili do wieczorówki. W 1982 roku decyzją Kuratorium Oświaty i Wychowania powołano zespół szkół w Olecku, w skład którego weszły Liceum Ogólnokształcące, Studium Wychowania Przedszkolnego oraz Studium Nauczania Początkowego. Dyrektorem został Waldemar Wasilewski, a wicedyrektorami Stefan Czajkowski i Cecylia Romanowska. Od 1 lipca 1982 byłem umianowany dyrektorem zespołu szkół w Olecku. Się składał z Liceum Ogólnokształcące, Studium Wychowania Przedszkolnego i Studium Nauczania Początkowego. To są dwa studia, które przeniesiono z Suwałk. W Suwałkach nie było warunków lokalowych. U nas, w naszym obiekcie, były ciągle luzy. Po przeanalizowaniu doszliśmy do wniosku i kuratorium i my, jako szkoła, że damy radę. Tak jak podczas juwenaliów w miastach uniwersyteckich studenci, tak i podczas lokalnych dni młodości w Olecku, władze w mieście przejmowali uczniowie szkół średnich. Cykl imprez odbył się pod koniec maja 1983 roku. Przebrana młodzież korowodem przeszła do centrum miasta. Tu odbyła się licytacja na rzecz Domu Dziecka w Olecku. Dodatkowo odbyły się koncerty rockowe, a także wystawa obrazów. Organizatorem byłam ja i był pan Krajewski. Był król, królowa, była jakaś bryczka, były konie, było dużo młodzieży przebranej, były imprezy, trwały dwa dni. Z 7 października 1988 roku uroczyście nadano szkole imię Jana Kochanowskiego. Ta nobilitacja poprzedzona była wieloletnimi staraniami. Na pamiątkę tego wydarzenia w październiku obchodzono Dzień Patrona Szkoły, połączony z otrzęsinami klas pierwszych. Potrzebujemy właśnie ideału, wzoru humanistycznej postawy wobec rzeczywistości. Takim wzorem pełnego człowieka, twórcy, obywatela i człowieka prywatnego, umiejącego mimo przeciwności losu cieszyć się także życiem, jest właśnie postać najwybitniejszego naszego polskiego humanisty Jana Kochanowskiego.
który poświęcał się temu, co robi, całym swoim sercem. Jak jesteśmy na cmentarzu, to ja go odwiedzam jeszcze i teraz. Wielki patriota i bardzo dobry nauczyciel, taki szlachetny człowiek, wszystko co dobre można o nim powiedzieć. Słynne powiedzenie Fredka na lekcjach matematyki, co nie wyszło ci rozwiązanie zadania, pamiętam, że nie wyszło mi. Nie wyszło, to otwórz drzwi i to wyjdzie. Jak uczennica nie mogła dostać do tablicy, to radził jej stanąć na gazecie. Zajęcia te praktyczne prowadził, techniczne prowadził, no i podobno miał ogródek w domu. Nigdy nikogo nie zapraszał, ale podobno ktoś tam widział, że ma na podłodze ma ogródek. Każdy z nauczycieli był swego rodzaju oryginał. Na przestrzeni lat Liceum Ogólnokształcące wypracowało kilka płaszczyzn, dzięki którym stało się znane w regionie i nie tylko. Wizytówką szkoły w latach 80. była grupa tańcząco-śpiewająca Juvenes. Przygotowywała dziewczęta pani Dunaj, bo pracownikiem prawdopodobnie Domu Kultury. I owszem, ładnie tańczyły, podobało mi się na różnych takich imprezach szkolnych, ogólnoszkolnych. To nawet i swego rodzaju moje dziecko, powiedziałbym. Zajęcia wokalne prowadził pan Tadeusz Lemański, taneczne pani Dunaj. No i tak się zaczęło to, że to będzie jakiś taki zespolik pośpiewać, potańczyć, a potem się zrobił z tego zespół duży, ze strojami, wszystko. Zespół występujący, no na przykład we Francji.
Nazywam się Leszek Olszewski. Dyrektorem zostałem w 1997 roku. Pełnię tę funkcję do dzisiaj, czyli już rozpocząłem teraz we wrześniu 18 rok pracy. Do Olecka w ogóle przyjechałem po studiach w 1978 roku. No początki, tak jak myślę w każdej pracy, z początku było dość trudno, musiałem przyzwyczaić się, nabrać rutyny w zawodzie nauczyciela. No wtedy były inne czasy, był to okres jeszcze, że tak powiem, komunizmu, czyli pewne rzeczy wyglądały inaczej, ale człowiek był młody i było wesoło. Nasza szkoła to jest liceum ogólnokształcące, czyli mamy bardzo dobrą młodzież, bardzo dobrą kadrę, wysoko wykwalifikowaną. Osiągamy wysokie wyniki w nauce, cały czas pasujemy się, jeśli chodzi o maturę, można tak powiedzieć, w czubie województwa, czyli u nas średnia zdawalność wynosi 98%, 100%, 95% i jest to zasługa przede wszystkim nauczycieli, ale też i uczniów, ponieważ do nas przychodzą uczniowie dość dobrzy i wiedzą, po co tutaj przyszli, po to, żeby kontynuować naukę na studiach wyższych. U nas mamy dość żytą kadrę pedagogiczną, czyli nie ma jakichś niesnasek pomiędzy ludźmi, jedni drugim pomagają i stąd jest, no myślę, że dość miła atmosfera. Obecnie młodzież w liceum też jest bardzo dobra, z tym, że jak wiemy, liceum teraz jest 3-letnie i to chyba nie jest dobre, te reformy nie były zbyt udane. Kiedyś było lepiej, ponieważ młodzież w szkole przebywała w ciągu 4 lat, a teraz tylko 3 lata, czyli właściwie tak na dobre, jak zaczniemy już poznawać się, to młodzież odchodzi i przychodzi inna, no ale takie są czasy i z tym trzeba się pogodzić. Wyjątkowym i charyzmatycznym pasjonatem muzyki, i nie tylko, był nauczyciel Waldemar Milewski. Zorganizowany przez niego chór uświetniał uroczystości szkolne, a także zdobywał nagrody i wyróżnienia w wielu konkursach. Pojawiła się taka klasa bardzo sympatyczna. Moja żona była wychowczynią. Nasza klasa pierwsza B, fajna jest, to każdy wie. I tak dalej śpiewali. Nasza pani od biologii uczy nas seksuologii, jeszcze lepszy jest jej mąż, co o wojsku mówi wciąż. Ta młodzież, czyli to był rok 93, może na 94, pamiętam, zgodziła się, że tak powiem, ze mną współpracować muzycznie i żeśmy już kilka kolęd jakichś chyba wykonali. No i pomyślałem, może na 4 głosy zaśpiewamy Nieście chwałę mocarza. Zaletą naszego chóru było to, że to był chór mieszany. Szkolne chóry były przeważnie dziewczęce, z pełnym szacunkiem, ale żeby do chóru namówić chłopców i to w takim wieku licealnym, no to może trzeba było, jak ja, służyć wojsku. Potem już pan Milewski chciał zrezygnować, bo to dla niego to było takim wielkim obciążeniem. To nie chcę się chwalić, ale prosiłem pana Milewskiego, żeby tego nie robił, żeby nie rezygnował. Ja mówię, bo pan patrzy ze swojej perspektywy, niech pan pomyśli, ci uczniowie wyjdą z tej szkoły i będą zawsze pamiętali, że był pan Milewski,
był chór i myśmy w tym chórze brali udział i pan Milewski kilkakrotnie mówił mi, że jest mi wdzięczny, bo oto papież się zjawił w Ełku i ten chór był dołączony do innych chórów, no i byli szczęśliwi. Zaczyna myśleć, miał debatę Polonia, a pan dyrektor Wasilewski wstaje. Oczywiście wstaje wszyscy, bo to jest niesamowita chwila. Ja, jakiś tam boczny amator, dyryguję chórem i wszyscy wstają. Z jakiej racji? No właśnie z takiej, że to jest coś. Kwietnia 1995 roku Liceum Ogólnokształcące uzyskało połączenie do sieci internet. Prawie 20 lat później wydarzenie wydaje się błahostką. Trzeba sobie uświadomić jednak, że była to sytuacja absolutnie wyjątkowa. Pamiętam ten moment. Kiedyś siedzieliśmy w pokoju nauczycielskim. Kolega Jacek Monkiewicz, nauczyciel angielskiego wtedy, ja wtedy jako nauczyciel geografii. I przeglądaliśmy czasopismo komputerowe, pierwsze czasopismo komputerowe, które wtedy funkcjonowały. I pojawiało się słowo internet. Zbieg okoliczności, że wtedy w Warszawie grupa fizyków z Uniwersytetu Warszawskiego uzyskała środki finansowe na fundację. Fundację o nazwie Internet dla Szkół. I jakby zaiskrzyło, a może spróbujemy, dowiemy się, zadzwonimy. Okazało się, że wchodzimy w to. Byliśmy jedną z pierwszych szkół średnich w Polsce. I musieliśmy pojechać do Warszawy po modem, tak to wyglądało. I ten modem dopiero przywieźliśmy do Olecka i gdzieś po południu, rozkręcając gniazdko telefoniczne, próbowaliśmy metodą prób i błędów łączyć te druciki, aby tam gdzieś jakieś połączenie zrealizować. Znajomość języka angielskiego pana Monkiewicza też bardzo pomogła, bo to wszystko było w języku angielskim. Pierwsze komputery. I tak dalej się już po prostu to potoczyło. Pierwsze strony internetowe, nasze uczniowie bardzo zainteresowani w tym. Pierwsze sukcesy w ciągu pierwszego roku, drugiego roku uczniów w konkursach międzynarodowych nawet. FinQuest, Łukasz Rekść, Tomek Us. To było wtedy dosyć bardzo nowe i niezwykle dla nich było to interesujące dla uczniów. Niezwykle było to interesujące dla prasy, telewizja, radio, jak się to mówi, byliśmy na ustach. W 2008 roku Liceum Ogólnokształcące imienia Jana Kochanowskiego znalazło się w gronie najbardziej przedsiębiorczych szkół w Polsce. Kapituła Certyfikatu Jakości Szkoła Przedsiębiorczości przyznała liceum 3-letni certyfikat. Szkolnym koordynatorem programu była Teresa Woźniak. Projekty przygotowywały uczniów do samodzielnego podejmowania decyzji finansowych, do uczestnictwa w świecie w ogóle, aktywnego uczestnictwa w rynku, w świecie finansów. W tej chwili na przykład ci uczniowie, poprzez to, że nauczyli się w tych grach, to aktywnie uczestniczą na giełdzie jako studenci, grają na giełdzie, także to jest takie też bardzo miłe.
Żeby otrzymać tę nagrodę, to musiałyby być działania całej Rady Pedagogicznej, czyli tematy ekonomiczne były poruszane i na takich przedmiotach jak matematyka, biologia, geografia, gdzie historia, czyli na wszystkich przedmiotach. I my jako nauczyciele współpracowaliśmy ze sobą. Ta praca zaowocowała tym, że zostałam wtedy najlepszą nauczycielką przedsiębiorczości w województwie warmińsko-mazurskim w szkołach ponadpodstawowych. No i powiedziałabym, to zaowocowało kolejnymi kontaktami z innymi nauczycielami, gdzie mogliśmy wymieniać się swoimi doświadczeniami. A wiadomo, że jak się coś zacznie, to już potem się dalej rozwija. Za udział w Dniu Przedsiębiorczości dwukrotnie byliśmy uczestnikami gali prezydenckiej w Warszawie. Spotkaliśmy się z panem prezydentem, także to również było taką prestiżową nagrodą. Podstawowym zadaniem moim, nauczając ten przedmiot, jest przygotować uczniów do aktywnego życia, do aktywnego uczestnictwa, może bardziej powiedziałam, do aktywnego uczestnictwa w życiu gospodarczym i społecznym. Zawsze mówię, że przedsiębiorczość to jest umiejętność radzenia sobie w życiu. Dzisiaj najlepszą wizytówką liceum imienia Jana Kochanowskiego są piłkarze ręczni. Szczypiorniści granitu LO Olecko są obecnie brązowymi medalistami mistrzostw wojewódzkich szkół ponadgimnazjalnych. W ostatnich latach liceum prowadzi ożywioną działalność teatralną, wystawiając nawet po dwa różne dzieła w roku. Takie spektakle jak Powrót posła, Fircyk w zelotach, Nasza deszczowa piosenka, Sen nocy letniej czy Maryja gwiazda nowej ewangelizacji spotkały się z ciepłym odbiorem zarówno młodzieży, jak i pozostałych mieszkańców miasta. Zaczęło się chyba od tego, że wpadłam na pomysł napisania projektu, który nazywał się Edukacja Teatralna Młodzieży Licealnej i polegał na tym, że raz w miesiącu młodzież liceum szła na spektakl teatralny. Spektakl repertuarowy, który zapraszaliśmy najczęściej z Teatru Białegostoku, to były spektakle kameralne, monodramy, spektakle na trzech aktorów, czterech. Chcieliśmy, żeby młodzież zobaczyła, czym jest teatr, zawodowy, dobry teatr w najlepszym wykonaniu. Potem otrzymaliśmy propozycję zorganizowania miejskich obchodów Święta Niepodległości. Nie mieliśmy pomysłu. Okazało się, że jednak będzie to składanka piosenek, klasyki, literatury, prezentująca dzieje Polski od czasów najdawniejszych do nam współczesnych, a więc była Bogu Rodzica i były mury Jacka Kaczmarskiego. Pierwszym spektaklem już granym jako tekst literacki był Powrót posła, który wystawialiśmy z okazji Święta Konstytucji 3 maja. Znowu były to obchody miejskie i ten Powrót posła był naturalnym wyborem, sztuka mówiąca o Sejmie Wielkim. Największym przedsięwzięciem była oczywiście deszczowa piosenka. Na fali popularności modnego musicalu granego przez Teatr Roma zamarzyliśmy sobie, żeby zrobić deszczową piosenkę w Olecku. Ponad 100 wykonawców na scenie, orkiestra kameralna, kostiumy, balet, nawet deszcz padający na widownię. To wszystko było niezmiernie trudne przedsięwzięcie logistyczne i wielka frajda dla nas. Ja śpiewam, kiedy deszcz, piosenkę śpiewa też, bo spotkało mnie szczęście i serce się rwie. Ja śpiewam się z słońce u stóp, apetyt na miłość. No i w tym momencie zaczęło się już to kojarzenie liceum ze spektaklami,
że tak powiem, sława licealnego teatru, ponieważ młodzież zaczęła przychodzić i pytać już nie, czy w ogóle coś gramy, ale co gramy w następnym roku szkolnym. Więc jednak, gdybym chciała nasze pamięć może, lepiej bym cię oszukać potrafiła może. Oszukuj, że do licha, kiedy o to idzie, ale o niech mąż o twoim nic nie wie bez wstydu. Ale nie byś był dzieckiem i bajów nie prawił. Zostaw nas tu na moment. Żebym was zostawił. Tylko się naradzimy w pewnym interesie. Ale dzieci Kościoła Świętego, dzieci prawdziwej wiary będą wzrastać w miłości Boga i w cnotach, które mi są najdroższe. Szczęśliwe, pokorne dusze prowadzone przez Ducha Świętego. Natura domaga się pomsty na ludziach i drży z przerażenia w oczekiwaniu tego, co musi przyjść na ziemię skalaną zbrodniami. Liceum ogólnokształcące w Olecku istnieje już od wielu lat. Od samych początków swojego istnienia pracownicy szkoły ponad wszystko starali się przekazać młodym pokoleniom wiedzę oraz zasady, których przestrzeganie umożliwiłoby w przyszłości zrobienie kariery, ale nie tylko. Swoim przykładem nauczali młodzież, jak stać się i jak być dobrymi ludźmi. Fajna impreza.